im to powiedzieć? Przecież oni są naprawdę niesforni. Jak im to powiedzieć? Eureka. Mam dobry pomysł. Grzeczność nie jest nauką łatwą, ale miłą. Tak zawsze bywało i będzie, jak było. Kiedy się człowiek uczy, jak robić przystało, to nagle problemów jakby ubywało. Dlatego przestrzegam was, gimnazjaliści, byście na minusie w czerwcu nie wyszli. Żadnego przeszkadzania, żadnych makijaży i niech nikt pofarbować włosów mi się nie waży. Odzienoście skromne, jak przystało, a gdy zobaczycie gdzieś pedagogiczne ciało, to dzień dobry z szacunkiem należy powiedzieć, by jak gbur nieobyty pod ścianą nie siedzieć. Woźnych szanować i panie sprzątaczki, bo wszędzie zostawiacie te błotne znaczki i przyjdzie wam je czyścić o chlebie i wodzie. Miłym być trzeba, grzecznym, układnym, gdyż wtedy opuścicie nas jako absolwent ładny. Nie taki, co mózg mu się zresetował, bo osobistą kulturę bagatelizował. Bardzo fajnie. Czuję, że to będzie strzał w dziesiątkę.